Po drugie, ta część nabrzeża jest nasza, czyli można się schylić, wsadzić palec do Wisły. Proszę się nie obawiać. Wisła, wbrew pozorom, już w tej chwili nie jest brudna, jest zamulona w tym miejscu. No, ale kiedy wsadzamy palec do Wisły tu, to wsadzamy do wody, a ta woda jest wszędzie. To znaczy, to jest ta sama woda, która jest w każdym miejscu na świecie. Czyli jak wsadzimy tu palec do wody, to jesteśmy wszędzie. I ten galar, na którym stoimy, no, to jest już galar, na którym opiekę wzięło Muzeum Krakowa. To jest łódka zarejestrowana zgodnie z prawem, ubezpieczona i przeciekająca. Czyli tak powinna. Na początku sądzę, że postawimy banderę i będziemy już witać pod banderą stojącą. Bardzo proszę Szypra Krzysztofa, żeby odegrał hymn Flisaków, a ja chycę za V-flagową. Chycę to po krakowsku. Bardzo serdecznie przywitać naszych partnerów. To znaczy tak, Fundacja Osada nad Wisłą, Galer Jadwiga, Matylda Wejdman i Krzysztof. Witam serdecznie. Zbóje Wiślane, Galar Bałdika, Byk Brzezinka, Bartłomiej Bryl, Terror. Fundacja Wyspa Józef Ratajczak. Stowarzyszenie Instytut Multimedialny Królewski Flis na Wiśle, Jarosław Kałuża. Stowarzyszenie Ryza, Piotr Korbiel. Naszym partnerem z naprzeciwka jest także Komisariat Wodny Policji w Krakowie. Policja tu do nas podpłynie i będą mandaty. Witam także Marcina Lizonia, Lizaka. O, jest tam. Można go zawsze rozpoznać po tym, że zawsze naprawia silnik. Cokolwiek by się nie działo. Tak, witam także bardzo serdecznie, bo obecność pana dyrektora jest nieprzypadkowa dzisiaj. Dyrektora Krakowskiego Oddziału Narodowego Instytutu Dziedzictwa, pana doktora Andrzeja Siwka. Wreszcie, proszę Państwa, chciałem bardzo podziękować zespołowi Muzeum Krakowa za przygotowanie okolicznościowej wystawki, którą chcemy otworzyć, wystawy, która pokazuje, czym Wisła była w ciągu tych wielu, wielu lat, jak bez przerwy płynie przez Kraków. Wybór zdjęć: Anna Gellner i Mateusz Niemiec. Obsługa graficzna tych zdjęć: Bartłomiej Bratajczak i Mateusz Niemiec. Wystawa jest niekompletna, dlatego, bo wystawa będzie na całym galarze, natomiast w tej chwili galar służy też za estradę. Źle bym się czuł, jakby mnie zdjęcia zasłaniały. I proszę Państwa, w tej chwili chcemy poprosić o to, ażeby pan dyrektor Andrzej Siwek i Jarek Kałuża, żeby nam pomogli, ponieważ mamy dzisiaj do wykonania ważne zadanie. Mamy 5 tabliczek. Pokaż, Jarku, jakie to są tabliczki. Na każdej tabliczce jest napisane, chcę zacytować: decyzją ministra kultury i dziedzictwa narodowego flis wodny, tradycja budowy łodzi drewnianych oraz żeglugi wiślanej został wpisany do Krajowego Rejestru Dobrych Praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego. A to znaczy, że pan dyrektor się tym opiekuje razem z nami. I teraz, jak pan dyrektor pozwoli, jest młotek, są gwoździe. Jest jeden młotek? Jeden młotek. Jeden dyrektor, jeden młotek. Tak. I będziemy do każdego galaru
przybijać te tabliczki na wieczną rzeczą pamiątkę. A ja poproszę w międzyczasie Józefa, latajczyka opiekuna Szwajcarki, aby parę słów powiedział o samej Szwajcarce, póki będzie ten proces przybijany. Tak, no proces przybijania się pewnie trochę przedłuży, natomiast ja nie będę w stanie mówić tak długo, ale powiem pokrótce. Z inicjatywy obecnego tu Jarka Kałuży wraz z kilkoma osobami zaczęliśmy w 2006 roku pływać po Wiśle, po dzikiej Wiśle, która zaczęła wracać do życia po okresie, kiedy była ściekiem. Dzisiaj już nie jest ściekiem, dzisiaj już jest naprawdę czysta. Zaczęliśmy pływać po tej Wiśle, zaczęliśmy spotykać różnych ludzi pływających po tej rzece, poznawać różne problemy związane z pływaniem po tej rzece i doszliśmy do wniosku, że najlepiej się spisują na Wiśle dzikiej jednostki najbardziej tradycyjne, najbardziej takie, których konstrukcja po prostu powstała dzięki praktyce wielosetletniej. Zabraliśmy się za odtwarzanie tego, za odtwarzanie tych konstrukcji. To trwało kilka lat, zanim udało nam się wybudować pierwszą jednostkę i pierwszą taką jednostką właśnie jest Szwajcarka, a zbudowaliśmy ją według planów galarów XIX-wiecznych, galarów krakowskich, budowanych z drewna świerkowego, co wymusza pewne rozwiązania konstrukcyjne. Myśmy, proszę Państwa, z panem dyrektorem szybko uznali, że ta praca jest potwornie ciężka. Nie możemy, piastując takie funkcje, tak długo pracować przy młotku. W związku z tym będziemy prosić o pomoc. Ja chciałem jeszcze Państwu powiedzieć, że oprócz tego, że są z nami żeglarze Łódź Wiślanych, są z nami także żeglarze Wód Morskich, Słonów, także nasi partnerzy w ramach różnych działań związanych z budową społeczności wokół muzeum. Chciałem przywitać prezesurę Krakowskiego Królewskiego Klubu Jachtowego, Elżbietę i Andrzeja. Tak sobie pomyślałem, że pójdziemy na kolejny galar. Chodźmy Jadwigę i dam wam młotek i zobaczymy, jak sobie poradzicie. A poza tym jeszcze, żeście ludzi robili łódki gwoździem. Pójdziemy na Jadwigę, co? Chodźmy. Do lasów miętowych, które są niesamowitym przykładem właśnie takiej dzikości, która tutaj w naszym Krakowie pozostała. Dzisiaj mamy wystawę zdjęć starych fotografii wiślanych z kolekcji Muzeum Krakowa i zapraszamy na Jadwigę, ponieważ jest piękny. Wystawa wielka, ogromna, stworzona przez zespół, którego kuratorem był pan Mateusz, stworzyła wystawę, która w tej chwili jest w Pałacu Krzysztofory, można oglądać. Wystawy o Wiśle i o tym, w jaki sposób wykorzystujemy, czy też nie wykorzystujemy. Bodyka, galar o konstrukcji galaru do transportu soli, ale jako jedyny zrekonstruowany jako galar bojowo użyty w 1463 w bitwie o Zalew Wiślany. Jest to galar uzbrojony i otaklowany. I używany był, cała przygoda rozpoczęła się od wielkiej wyprawy 1000 km wiślanej żeglugi. Służył jako jednostka terapeutyczna dla dzieci i młodzieży, a obecnie jest częścią pływających centrów kultury i właśnie tego wspaniałego portu, który dzisiaj rozpoczyna w tym roku sezon działalności. Ja z chęcią opowiem coś więcej, jak będzie czas na spotkania z szyprami, to nieco więcej historii przybliżę. Na pewno można powiedzieć, że Bodyka posmakowała Bałtyku i przeżyła wiele, wiele przygód, ale to zupełnie inna historia. Na Szwajcarce.
Polsce będzie można spotkać się z nestorami polskiego pisarstwa, polskiego pisarstwa, z Jarkiem Kałużą, Józefem. Będzie można z nim porozmawiać, będzie też można powycinać kalarki dla dzieci. Po 13 przypłynie do nas również motorówka Policji Wodnej. To bardziej dla dzieciaków, będzie można sobie wsiąść na motorówkę i też motorówkę taką policyjną zwiedzić. Tak naprawdę wszystko, co się będzie tutaj działo, to już będzie zorganizowane nie nawet przez nas, tylko właśnie przez pisaków. Może tylko chciałem się pochwalić, że te jednostki tradycyjne uzyskały też uznanie Poczty Polskiej i w sierpniu będzie pierwszy dzień obiegu znaczków pocztowych ze stołecznymi jednostkami. Bardzo dziękuję. Bazylę i widziała. Inna jest, jedynie przygotuje jest tratwa. A, okej, no to też fajnie. Proszę Państwa, ponieważ mamy tutaj szczególną sytuację i tu jest mielizna, dopóki Was nie było z nami, było dobrze, jak żeście wsiedli, tośmy siedli. Więc proponuję tak, przysiądziecie, odpłyniemy sobie i podpłyniemy centralnie przodem i siedzicie jeszcze raz. Tylko poczekajcie, ja bezpiecznie zasumuję. Słucham. Jesteśmy na sumowaniu. To nie o to chodzi, my próbujemy się obrócić. Proszę. Dobrze. Nie? Matylda, wahadło! Dla mnie to tu była łódka, tak bili się nazywał, przewoziła do Gostolewski. A to było 53. Thank you.